Was w kolejny dzień vloguma. Słuchajcie, uśmiałam się, bo przed chwilą jak przyszłam tutaj do Was pogadać, to znalazłam taką gwiazdkę i Alicja wczoraj cały czas chodziła z tą gwiazdką i przyczepiała mi ją do ubrania i pomyślałam sobie, że ona by nawet była ładną taką ozdobą świąteczną i właśnie jak założyłam ten sweter, a on ma taki delikatny włosek, ta gwiazdka się na nim bardzo fajnie trzyma i pomyślałam sobie, że może Alicja miała dobry pomysł, bo ona wszędzie, słuchajcie, jak mi wczoraj przyczepiała tą gwiazdkę, chodziła z nią i właśnie mi dokładała, a ja miałam bawełnianą koszulkę i ona się nie trzymała, a dzisiaj na tym swetrze po prostu się trzyma, więc może zrobić z niej taką, słuchajcie, broszkę świąteczną. No nie wiem, słuchajcie, nie będę świrować, dobra, zdejmę ją, bo mi zginie, a nie chciałabym, bo być może Alicja to jest jakaś jej taka, wiecie, zdobycz i może ona będzie chciała ją zachować na później, także ją tu położę, ale pomyślałam sobie, że słuchajcie, jak jest vlogmas, jak jest sprzątanie i czekanie na święta, to ja będę po prostu nagrywała denka częściej i szybciej, żeby po prostu mi to nie zalegało, a w vlogmasie na sprzątanie jest bardzo ważne. Pokażę Wam też fajne chusteczki do sprzątania, jakie kupiłam ostatnio, one mi bardzo odpowiadają, to jest nie Domol, tylko Detol, ale to później. Pierwszy zdenkowany produkt to pianka do mycia rąk Perfect Autumn, czyli taka jesienna, białe dynie piżmowe. Cudowno tulający, miękki zapach. No wiadomo, wiecie, że pianki z Bath & Body Works to ja po prostu uwielbiam. To jest też cudowny produkt. Zapach przede wszystkim ze starej mydlarni, seria arganowa. Jeżeli lubicie zapachy troszeczkę orientalne, takie zmysłowe, bardzo delikatnie w stronę męską, ale cudowne. To zapach arganowy ze starej mydlarni Wam polecam. Miałam jeszcze krem do rąk. Ubóstwiam ten zapach. I to był puder do kąpieli, który tą wodę pięknie zmiękczał i nadawał jej cudowny zapach. I ja mam wrażenie, że moja skóra po kąpieli w tym produkcie nadal pachniała. Tutaj jest olej arganowy, cocoa butter, czyli masło kakaowe, olej migdałowy, olej z awokado. Także bardzo fajny produkt. Cudowna pianka z Rituals, wykańczam swoje zapasy, już naprawdę tak jadę na oparach tego Ritualsa, jak za każdym razem biorę jakąś piankę, to tak myślę sobie, ojejku, jak mi będzie Ciebie brakowało. Uwielbiam formę piankową do mycia ciała. Tutaj był kwiat różowego grejpfruta i flamingo flower. Bardzo fajny zapach, taki kobiecy, bardzo taki wiecie jaki. Fioletowe zapachy mają taką nutę, taką trochę właśnie winogronową, taką bardzo, bardzo przyjemną, ale jednocześnie niezwykle miękki. No i ta formuła, wiecie, tej pianki wyciśniętej na dłoń, a ona się tak cudownie przemasowuje na ciele, że to jest sama przyjemność. Emulsja do higieny intymnej, ochrona i łagodzenie, laktacyt wszystkim kobietom chyba dobrze znany. Tutaj mamy dwa tusze do rzęs, ten bardzo był fajny, to był Growing Lashes Vibo Mascara i tutaj jest Eveline Mascara Size Lashes, to na pewno powinno trafić do denka, bo mi się wydaje, tak, on już jest, no właśnie, to są takie, słuchajcie, tusze, że to się kupuje, poużywałam tego jakiś czas i on już jest suchy, ja w ogóle nie widzę, żeby się nabierał produkt, dlatego pewnie właśnie wrzuciłam do denka. Ten miałam dłużej, ten z Vibo. On taką miał też małą szczoteczkę, ale on już tak się zbrylił na końcu. No niemniej jednak to są tusze z silikonowymi szczoteczkami, które u mnie się bardzo ładnie sprawdziły i są wszędzie dostępne, także godne na pewno polecenia i uwagi. Rexona Shower Fresh. Uwielbiam ten zapach, to jest czysty zapach, taki, wiecie, czujecie się po prostu, jakbyście wyszły spod prysznica. Bardzo długo utrzymuje się świeżość po tych antyperspirantach. Wypaliłam świecę i to była świeca, którą zaczęłam palić w zeszłym roku, a teraz stwierdziłam, że ją jako pierwszą taką świąteczną świecę odpalę, żeby ją skończyć. Mary Madeleine Cookie. To był tak obłędny, ciasteczkowy zapach, trzyknotowa, świąteczny, ciasteczkowy zapach i do tego no bardzo ładna grafika, to złoto, no coś pięknego. Ja dostałam od Moniki w prezencie w tamtym roku te świece i teraz właśnie tak sobie, wiecie, oszczędzałam, żeby jeszcze na ten rok mieć, no ale ta już jest wypalona, postawiłam tam inną, czekajcie, ktoś mi tu wrzucił, wypaliłam też taką świecę, zobaczcie jakie one mają te grafiki, no to są po prostu moje kolory, widzicie? Ja wyglądam dzisiaj, jakbym się pod kolor tej świecy ubrała i to była też taka świeca świąteczna, ale ona już taka była odrobinę bardziej korzenna. O Jezus, no te zapachy są po prostu bezbłędne. Bezbłędne, nie do podrobienia. Pokażę Wam może tutaj zbliżenie, gdybyście chciały sobie poszukać tej świecy. One się palą bardzo, bardzo długo, są naprawdę mega wydajne.
mój wielki ulubieniec, jeżeli chodzi o balsamy do ciała. Wiecie, że, no, żeby zużyć do końca balsam do ciała o pojemności 400 ml, to naprawdę trzeba mieć zaparcie, bo ja to mam tak różnie z tymi balsamami. Wolę czasami oliwkę na mokre ciało po kąpieli i po prostu, wiecie, szybciej to wszystko idzie. A to jest właśnie balsam do ciała o cudownym, takim letnim zapachu, trochę takim neroli. Balsam marki Clarins z aloesem do skóry normalnej i suchej, nawilżający body smoothing, czyli wygładzająco nawilżający balsam z pompką. Przepięknie zmiękcza skórę, bardzo ładnie pachnie, jest wydajny i to jest produkt, który ja ponowiłam. Zużyłam te 400 ml i w jakiejś ofercie promocyjnej, chyba na Notino, kiedyś był Clarins w jakiejś dobrej cenie i sobie kupiłam jeszcze jedną taką butlę, bo naprawdę to jest taki, to jest nawet nie balsam, to jest takie mleczko do ciała, nawet tu jest napisane Moisture Milk. To jest takie mleczko, śmietanka, to nie jest coś gęstego, to jest coś o przemiłej konsystencji, o bardzo ładnym zapachu, szybko się wchłania i naprawdę zostawia bardzo, bardzo ładną skórę. Tu mam totalny bubel, jestem w szoku, bo to jest Lula Love, hydrolat z melisy, no, muszę powiedzieć, że to jest bubel. Nie dlatego, że ma zły skład, źle działa, czy tam cokolwiek, natomiast to, jak to śmierdziało, bo to już nie można powiedzieć, że to brzydko pachniało. Nie, to było po prostu, to było coś okropnego, słuchajcie, nawet nie chcę tego wąchać. Nie wiem, data produkcji, data ważności, wszystko tutaj się zgadzało. Ja na początku myślałam, że może przesadzam, ale i moja córka, i każdy, kto to powąchał, powiedział, że coś jest nie tak. Ja naprawdę dawałam temu szansę i wieczorem, i rano, i próbowałam raz dolać sobie do alk. Tragedia, zapach był tragiczny, skiśniętych jakiś w ogóle... Tak jak nieraz macie wodę, jak macie kwiaty i wam ta woda skiśnie po prostu w wazonie, to było coś takiego. To było nieprawdopodobne. Ja nie wiem, czy wszystkie hydrolaty z melisy z Lula Love mają ten zapach, czy akurat ja dostałam o takim fetorze, ale jeżeli wszystkie, to zapach jest tragiczny. Jeżeli to był mój egzemplarz, to miałam pecha. Bo ja kosmetyki z Lula Love ogólnie bardzo lubię i do kąpieli, i jakieś tam masło do ciała, i peelingi miałam, i kremik pod oczy i były ok. Natomiast to... Nie. Kończę takim maluszkiem, to jest serum pielęgnacyjne pod oczy Advanced Night Repair Eye Concentrate, czyli koncentrat pod oczy, taki maluszek, ja miałam go kiedyś w pełnowymiarowym opakowaniu, identyczne opakowanie i też, słuchajcie, tutaj jest miniatura i ona ma taką samą różdżkę do nakładania, taką kuleczkę tego serum jak pełnowymiarowy produkt i to jest, uważam, bardzo na plus, bo producent daje możliwość do przetestowania realnego produktu z takim sposobem nakładania, z jakim faktycznie jest i tutaj było mało tego, 5 ml, ale słuchajcie, ja to miałam naprawdę długo, bo tu wystarczy odrobina pod oczy, skóra się pięknie napina, mnie się zdarzało nie nakładać na to w ogóle żadnego kremu i to bardzo ładnie tą okolicę oka pielęgnowało, no zresztą i cała ta seria przeciwstarzeniowa właśnie Advanced Night Repair też jest serum do twarzy i też je bardzo lubię, nawet tak mam ogromną ochotę czasami do niego wrócić, może jak pozużywam to, co mam otwierane, to kiedyś sobie zafunduję właśnie tam do twarzy, no i do tego pod oczy też bym bardzo chętnie wróciła, bo to jest taka luksusowa pielęgnacja i naprawdę do skór dojrzałych bardzo, bardzo polecam, szczególnie na noc, wtedy ta skóra ma większą szansę na napicie się tego, na zregenerowanie się, wiecie, i na przyswojenie wszystkich tych dobroci, które tutaj są. Dobra, to wszystko. Dzięki bardzo, że byłyście ze mną dzisiaj, że to demko nam się udało nagrać. Oczywiście będzie to jedna z części pewnie tego vlogmasa. Niemniej jednak potraktujmy to demko jako porządki przedświąteczne. No a takie robić też trzeba, także trzymajcie się ciepło. Do następnego, pa!